przyjeżdżają ludzie i sobie robią co chcą na wsi, bo przyjechali sobie na wieś i można sobie rzucać gdzie kto chce. Przepraszam, panie zgodzę się. Kto zbierał? Kto zbierał butelki? To oni po drodze czas się zbierają. Paweł Kozielski, pana Darka nie było. Zbieraliśmy? Ale nie pytajmy, bo my jeszcze tacy jesteśmy, że nawet to dotyczy, jak zobaczymy dół czy rów, to możemy wszystko wrzucić do rowu i do dołu. Takaś mentalność zakodowana. Niby nam tłumaczą o jakichś zachowaniach prozdrowotnych, o jakichś, wie pan, ekologii, a my nadal jak to... Zatrzymuje się pan w modzelach, drzwi otwiera, fu, do lasu. Ale do rogu śmieci z workiem. Później pies idzie, rozciąga to i wracam sobie później z pracy, to kompensus na rozwalane jest całą drogą. Po co ludzie z Warszawy przyjeżdżają o ekologii tu mówić, jak sami śmiecą na wsi? Ale to przebranie gdzieś indziej, o to przecież. Tak jest. Ale przecież pani mówiła o jakiejś ekologii, o jakimś przyszłym. Czy my mówimy, że jesteśmy idealni? I ja nie wyrzucam śmieci. Ja nie wyrzucam butelek, nie wyrzucam śmieci do lasu, nie wywożę. Gdzie jak chodzę na grzyby, to widzę kupę śmieci leży po drodze. Ale wokół Poczeski była nawet kartka od wójta gminy, że należy również posprzątać. Tak. A u pani, niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że pani działka jest chyba najbardziej niechlujna w Ciechanie. Zaprzeczam. Przejść naokoło Ciechawy eko. Jak może przyjść? Ale znaczy przejście ma pan o śmieciach. Czyli mówimy o terenie należącym do gminy, w drodze, tak? W drodze. Ja jeszcze nie, wokół po sześci, w każdym swoim płocie porządek podróży. Ale nie, mów, że jest o śmieci, bo ja też chodzę co. Nie ma śmieci, są tylko krzaki. Proszę jak się gałąź oberwała z gruszki, tak leży tam gdzieś. No tak, ale to nie są śmieci, to nie są butelki, to nie są krzaki, tylko są krzaki. Butelki i wszystko. Butelki. Nie leżą. Nie jest zebranie o śmieci. Wniosek to będzie też głosowanie dzisiaj. Słuchajcie, my odbiegamy od tematu. Mieliśmy dyskutować na temat mas bitumicznych, a my przechodzimy do śmieci. To jest inna sytuacja. A niedługo pójdziemy do Krupy jeszcze. Moja wytwórnia to małe piwko będzie przy budowie składowiska azbestu. To malutkie piwko. Ale to trzeba po kolei wziąć. To ja państwu mówię. Ja, tak jak tutaj pan Więcek powiedział, 2-3 lata zajdzie się, zanim postawię wytwórnię. Nie postawi pan. Nikt nie zdecydował. Ale ja uprzedzam przy wszystkich, panie Zbyszku, żeby pan niepotrzebnie nie wyrzucał pieniędzy. Nie wszystko można powiedzieć publicznie, nie będzie ani azbestu, to mówię publicznie, nie będzie wytwórni mas bitumicznych w Ciechowach. Po co my robimy zebrania, proszę państwa? Ja chciałem to, żeby to było zabrzmiało, wszyscy słyszeli i teraz pan od dzisiaj na własne ryzyko pobiera kredyty, wydaje pieniądze. Znaczy, no my się wypowiedzieliśmy, chyba wszyscy powiedzieli, że nie chcą. Ale to jest wniosek do przegłosowania. Nie dyskutujemy, a na wnioski już każdy się nie ma. Oczywiście. Jeśli chodzi o ten wniosek, no to przynajmniej. Może to jest to, jak to przepisze.
to. Na ekologię trzeba się jeszcze tak zgłosić. Możemy tutaj ten wniosek sporządzić, jak najbardziej przegłosować go, natomiast generalny pogląd to ja już tutaj poznałem od Państwa i to czy... Głosujmy tak, czy ten wniosek będzie, czy nie będzie, to... Będzie formalnie coś załatwione. Będzie formalny tylko, a cały pogląd już jest znany. Drodzy Państwo, i za to Państwu bardzo dziękuję, bo tak żeśmy się po to spotkali, żeby nie tylko część posłuchać i wyjść, tylko żeby każdy miał tą możliwość się wypowiedzenia. No rzeczywiście sytuacja trudna, no bo mamy tak naprawdę z jednej strony no, inwestycje, z drugiej mieszkańców. Sprzeciw jest duży, więc no decyzja jakby, może tak, może żeby to za bardzo nie iść w jakimś dziś kierunku. Natomiast sytuacja jest trudna, no pan inwestor, państwo dajecie też propozycje, tak, no bo tutaj siedzę, słucham, jest propozycja, żeby tą inwestycję przesunąć w innym kierunku. Znaczy gdzie? Jeśli 10 kilometrów zatruwa, to jeśli ja ją przesunę o ile kilometrów? Do Kałęczyna? Nie, panie Zbyszku, przepraszam. I teraz właśnie. Niech pan ją przesunie w takie miejsce, gdzie jest funkcja przewidziana dla przemysłowej działalności. U nas w Polsce nie ma takich rzeczy. Jest, pan wójt jest młodym człowiekiem i zrobi panu funkcję gdzieś w którymś miejscu, na pewno takie miejsce znajdzie. Proszę pana, u nas jest w Skierniewicach strefa przemysłowa, gdzie prezydent Skierniewic działki sprzedawał za bezcen, by inwestora ściągnąć. Więc niech pan nie mówi, że takich możliwości nie ma. Panie wójcie, tak, pokażę, pan mi tak silna osoba jak wójt jest najsilniejszy. Ja panu nie wskażę, bo my jako gmina takie działki, mamy działki, ale one są generalnie zawsze w miejscowościach, więc i poza tym mamy małe działki. Natomiast ciekawe, tu ludzie powiedzieli z tej wsi, jakby tam pan Zbyszek... Od nas pan wziąłby tam gdzieś indziej. To są rozjeżdżalnie, samochody. Natomiast, drodzy państwo, no bo ja to słucham, słyszę, obserwuję i tak dalej. No przeniesienie się pewnie 10 czy 20 kilometrów, no to nie wchodzi w grę. Ewentualnie, czy państwo widzielibyście gdzieś tutaj w tej okolicy taki teren, no później kwestia, czy potencjalny inwestor by się na to zgodził, żeby to tam powstało. To już tylko tak rozmawiamy, bo decyzja jest konkretnie na tą lokalizację, ale mówimy o przyszłości, tak? To też jest istotne, no bo chociaż, proszę państwa, o decyzji no nie będę się wypowiadał, znam tutaj pogląd i tak dalej. Musimy też wiedzieć, że ta decyzja wójta, i tu pewnie pan Zbigniew potwierdzi, ona, to się nie skończy na decyzji wójta, tak? To pójdzie dalej do sądu, na pewno inwestor będzie się ewentualnie odwoływał, gdyby nie była to korzystna decyzja. Jeżeli byłaby korzystna, no to myślę, że się od takiej nie odwołuje, ale nie wiadomo, co być może. Natomiast to może się skończyć rozstrzygnięciami w sądach, tak jak tutaj pan rzeczywiście no, bardzo mądrze powiedział. To może potrwać jeszcze kilka lat. Na decyzję sądu wpływu mieć już nie będziemy. Dzisiaj mamy wpływ, bo po to się spotkaliśmy, żeby referendum, ja jak mnie odwołacie, to przyjdzie tak. Ale to nie chodzi o odwołanie, nie, w danej sprawie może sąd zalecić referendum. Nie, tak, ale to już mówię, to już abstrahując od tego, bo to skończy się nie inaczej, krótko mówiąc. No i teraz musimy jakby, no, nasze zdanie jest tu, po to się spotkaliśmy, żebym ja wydał decyzję. No, powinna ona się być w zgodności z wolą mieszkańców. Generalnie tak być powinno, natomiast później dalej jeszcze będziemy musieli oczekiwać na rozstrzygnięcia sądów. I to w dłuższej perspektywie pewnie na tym się skończy. Ale na to już niestety wpływu nie będziemy mieli. Nasza decyzja rzeczywiście do późniejszych postępowań sąd powinien ją brać pod uwagę, tak? Natomiast tutaj też nie wiemy, jak to się skończy. Drodzy Państwo, ja jakby nie chciałbym tutaj negocjować, bo to Państwo powinniście ewentualnie tutaj, no bo jest to i Wasz sąsiad, jest to też mieszkaniec, jest to potencjalny inwestor, powinniście może już nie dzisiaj, ale próbować rozmawiać
na przyszłość, gdyby tutaj taka wola była i Państwa wola, gdzie ewentualnie coś takiego byście Państwo widzieli. Jeżeli nie, no to nie. Natomiast to ja w to już nie będę wchodził, bo uważam, że to najbliższa społeczność powinna się tutaj w takich kwestiach porozumieć. Tu zdanie znam, bardzo za nie dziękuję i tak jak mówię, jest to dla mnie potrzebne, bo kolejne takie trudne decyzje będą zapadały. Natomiast ze swojej strony też korzystając, bo tutaj pojawił się temat śmieci. No i tu Państwo dzisiaj ze mnie pewnie będziecie bardzo niezadowoleni. Natomiast no niestety opłaty śmieciowe nam też bardzo wzrosną. To oczywiście no, tłumacząc się i tak dalej, no, trzeba się tłumaczyć, bo my nie jesteśmy od śmieci, tak? Jest to firma zewnętrzna, która przychodzi, stawki nam dała olbrzymie, tak jak Państwo słyszeliście, Ciechanów 55% w górę śmieci i 35% segregowane, u nas to będzie z 9, 50 gdzieś na około 16 zł i z 20 na 39, więc stawki pójdą strasznie. Niestety, no mówię, zrobiłem co mogłem, gdzie mogłem to już byłem, czy to Warszawa, czy to Ciechanów i tak dalej, niestety nic się nie da. Ale przetarg już na to był, tak? Tak, przetarg był, to był też olbrzymi błąd, bo tak jak żeśmy prosili zawsze, żeby przetarg nigdy nie był na koniec roku, żebyśmy my mieli ruch, tak jeszcze kwestia wyborów, przeciąganie kolejne tygodnie otwarcia tej oferty, to już nas w ogóle zabiło teraz, bo żeśmy otworzyli, wiemy jaka jest cena, teraz by nas ewentualne unieważnienie, co i tak by była jedna firma, ona by się zgłosiła, ale wiązałoby się z tym, że wchodzimy w europejski dziennik i tam musimy zrobić ogłoszenie, więc to jest prawie 2 miesiące, więc tu byłaby tragedia ze śmieciami. No zostało to źle jakby znowu oszacowane terminowo, no ale pozostawiamy już to, no bo niestety czasu nie cofniemy, teraz no trzeba to po prostu będzie przełknąć. Natomiast no tutaj inna firma też w tym roku się niestety nie zgłosi, bo dopiero moce przerobowe będą zwiększali w roku przyszłym i to jest też bardzo trudne. Generalny problem jest taki, że nie ma gdzie śmieci składować i w takich ilościach. Co to znaczy? Ciechanów i swoje składowisko praktycznie się zapchało, nie mogą przyjmować więcej, albo już mają ograniczone limity. Mława czasami już zamyka bramy i też nie daje wpuszczać tych śmieci, bo cena wzrosła z przechowywania. Dlaczego płonęły te wysypiska? Właśnie dlatego, że wcześniej to należało za 5 zł, a teraz 400 zł za to, że ona leży. Więc stąd to nam wszystko, te stawki nam rosną. No niestety, firmę mamy jedną, monopol na rynku i tak to się dzieje. Jedyne co pocieszające, że w tej wysokiej bardzo stawce udało mi się, taką mam nadzieję, tu kolejne moje, może mój mały sukces, wynegocjować, bo tego w przetargu nie było, żebyśmy mieli przez cały rok 2 razy odbierane śmieci segregowane. To tutaj tak to mi się udało to wypracować. Mam nadzieję, że no te słowo, które też tam było, że to zostanie, to chociażby nas to ratowało. Bo znowu przetarg był tak skonstruowany jak poprzednio, te śmieci raz w miesiącu. Więc to bardzo słabo. Wzrosła nam też bardzo energia. No, podpisałem aneks, no bo energia musi być. Natomiast słyszycie Państwo, co się dzieje w kraju. Stawki wzrosły nam no, średnio 30% z 250 za megawattogodzinę do 380. Na szczęście tu też udało mi się wynegocjować, poprosić, uprosić. Zeszliśmy 30 zł z megawattogodziny, więc no, to też zawsze delikatnie 1/4 będzie mniej tej podwyżki. Także no, mówię, robimy co możemy, natomiast no, ze śmieciami jest po prostu tragedia. Ale mam nadzieję, że to już będzie taki jeden, jedyny rok, w którym będzie tak ciężko. No, liczę, że kolejne lata to jednak trafią się już te dodatkowe jakby tutaj firmy. Ja już tu zrobię wszystko, żeby ich było więcej na rynku i musi to być inaczej. Właśnie tu wracając jeszcze temat, no bo dzisiaj mam jakby jedno zagadnienie, ja delikatnie tylko wspomnę o składowisku tutaj azbestu. No tutaj na szczęście jesteśmy wszyscy jednomyślni. Inwestor jest jakiś pan od azbestu? Czy nie ma, no to dobrze. Jesteśmy tutaj jednomyślni w tej kwestii i tutaj to będziemy robili, no wiadomo, wszystko, żeby to starać się no, nie dopuścić do takiego zdarzenia, żeby cokolwiek się miało tutaj zadziać. Na szczęście, oczywiście to nie będzie trwało wiecznie,
jesteśmy, no, postępowanie zawieszone z tego tytułu, że no, są sprawy spadkowe i tak to teraz trochę tam utknęło. Mam nadzieję, że to utknie na dłużej. No ale później oczywiście będziemy tutaj dalej z tym walczyli. To jest rzeczywiście bardzo realne zagrożenie, bo to się azbest, a co by tam było, jechało, to trudno oszacować, w jakich to rzeczywiście później skali, ilościach i tak dalej. Ja dwa słowa, jeżeli panie wójcie, bym panu na sekundę przerwał. Ja, proszę państwa, przeczytałem cały ten operat środowiskowy dotyczący tego nieszczęsnego azbestu, to jest prawie 380 stron tego operatu środowiskowego. Jest to zrobione, chciałem powiedzieć, bardzo perfekcyjnie ten cały operat środowiskowy uwzględnia wszystkie rzeczy, nawet rośliny, które tu są endemiczne, bo takowe też są tu na terenie endemiczne, czyli tylko występują tu. Są to rośliny dzikie, nie mające znaczenia żadnego tego, no ale są to unikalne rośliny. To wcale nie będzie łatwy przeciwnik, dlatego że on jest przygotowany do tej walki perfekcyjnie. Jakbyście państwo pokusili się o przeczytanie tego operatu, to zrobione to jest naprawdę z wielką pieczołowitością. On będzie walczył i on jest, problem polega na tym, że tu znowu potrzebne są strony w postępowaniu administracyjnym. No ale kto będzie stroną przy tej azbestowni? No kto? No, jeżeli przedstawi wszystkie dokumenty do wójta gminy, przedstawi operaty środowiskowe i nikt tego nie zakwestionuje, nikt się do tego nie odniesie, no to pan jako wójt będzie w obowiązku toczyć to postępowanie administracyjne. No, obowiązek jak najbardziej. Ale też jest... Obowiązek prawny. W związku z tym nie wiadomo, jak się to skończy. On może tą sprawę przeforsować i może doprowadzić do tego, że ta azbestownia niestety się tu może pojawić. Jedyna jest metoda na to, żeby się nie pojawiła, to ten nieszczęsny plan, o którym mówię. Plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiej funkcji nie będzie, to sprawa umrze śmiercią naturalną. I nie będziemy mieli powodu do spotykania się i rozmawiania na takie właśnie tematy. Ten plan jest sprawą życia i śmierci dla tych cichach. Priorytet. Tutaj rzeczywiście tak, no i plan będzie, no bo on będzie, tak? To jest będzie. Jasna sprawa. Kiedy będzie? 300, prawie rok będzie to trwało, tak? Od kiedy zaczniemy ja to robić? Ja 10 lat słyszę od Mielechowskiego, kiedy został wójtem. Od roku, ale nie powiem, czy to będzie no, 1 styczeń, to nie będzie, nie wiem, czy to będzie 3 styczeń, czy 9 styczeń, ale po nowym roku umowa jest, będzie podpisana jeszcze w tym roku i no tutaj już później wykonawca tego planu no, zacznie systemować. Ja jeszcze chciałam zwrócić państwa uwagę na to, że jeśli pozwolimy sobie na tym terenie znalazł się jakikolwiek truciciel, to proszę państwa, już trudno później pewne rzeczy wytłumaczyć, że to nie jest teren skażony. I będą walić wszystko, co poprawi. Tak jest. Ale jest równe traktowanie podmiotów wobec prawa. Jeżeli będzie jeden zakład, to drugi powie, jak panu Kucińskiemu pozwoliliście, to mnie też musicie pozwolić. Nie, to już jest i z tą azbestowią wtedy nie ma w ogóle żadnych możliwości, żeby się przed tym uchronić. Bo mówię, jest jedna inwestycja, druga plan, takie samo jest traktowanie podmiotów gospodarczych. Proszę wydać mi decyzję. Dlaczego jednemu dajesz, a drugiemu nie? To są argumenty. Za chwilę zrobią wam wysypisko śmieci, bo też nie mam funkcji. I te śmieci, o których pan wójt mówi, przywiozą z Mławy tu do Cicha. To wam gwarantuję jak 2x24. No. No tak, to są rzeczywiście trudne sprawy, one generalnie tak będą się opierały, dopóki nie będzie tego planu, to będą się opierały w sądach, no bo później jest wiadomo, jeżeli mamy określoną funkcję, znaczy to też później będzie trochę może szerzej, ale tu mamy okazję też, jeżeli zrobimy plan, no tu u państwa może akurat to będzie na tyle dobre, bo to też nie wójt będzie decydował, co w takim planie będzie. To też trzeba mieć tego świadomość, tak? To tak nie będzie, że ja sobie kogoś lubię, to tu będziecie sobie budować działki, a tu będziecie robić to. Dokładnie. Od tego będą specjaliści. I, no ale to na później oczywiście są wady i zalety planów. O ile zaletą będzie to, że takie trudne inwestycje, one będą mogły być eliminowane, o tyle wadami może być to, że później mieszkańcy nie będą robić tego, na co będą mieli ochotę. Czyli tam, gdzie chce pobudować dom, okaże się, że nie można pobudować domu.
tam gdzie będę chciał coś pobudować, rozwinąć jakieś gospodarstwo, okaże się, że nie można tam tego pobudować. I to też nie będzie później tak działało prosto. No ale to niestety, tak jak w życiu, są plusy i minusy wszystkiego. Generalnie no, sprawą tutaj jest pewnie to priorytetową. Ja nie chcę tutaj mówić, gdzie będzie i co można, bo to już będą specjaliści określali i też nie będzie można wpływać na to, co ma być, bo to konkretne kategorie są grunty, jest cały teren badany szczegółowo, co gdzie może być. No ale to troszeczkę na przyszłość. Plany mamy, plan zaczniemy realizować i będziemy się starali tutaj tej azbestu, tych składowisk no, nie dopuścić, tak, na ile będzie to oczywiście możliwe, a mam nadzieję, że no, będziemy przy pierwsi. Ale to też Pani Buncie musi być strona, to musi być poparcie. Ale teraz ze stron jeśli ile chodzi, jest postępowanie? No tylko Państwo są stroną w postępowaniu, stowarzyszenie i w tej chwili... Stowarzyszenie nie, są, nie. Na razie jeszcze nie. Jeszcze nie. To są pieniądze, to też są pieniądze. Jeśli są sądy, no nie oszukujmy się, proszę Państwa, trzeba wpłacić mecenasom, żeby bronili tej sytuacji. To są takie rzeczy. Ja uważam, że zdrowie ludzkie jest najważniejszym skarbem. Dokładnie. I dzieci, które następują po nas, to nie ma nic cenniejszego nad życie. Ja nie umiem Państwa przekonywać. Wy Państwo przeżyliście tyle lat i wiecie dobrze, że trumna kieszeni nie ma. Bo nie ma, nic nie zabieramy z tego świata. Ale co ucierpimy, to ucierpimy. Tak? A tak naprawdę to tak jak patrzę, to bardzo już dużo ludzi tutaj nawet w tej wiosce jest bardzo ciężko, albo po chorobach ciężkich, raka, albo przed, albo coś. Tak jak po sobie przemyślałam, to dużo ludzi na raka już umiera, albo jest po ciężkich. Ja też jestem po ciężkiej chorobie raka. Bo udało mi się z tego wyjść, ale się dalej leczę. I po kolei, ile ja słyszę, ile ja widzę, ile ja wiem. Ile już ludzi u nas choruje, wszystko jakby no teraz nas generalnie nas dotyka. Proszę Państwa, się tak nie śmieci. Czy jakieś macie Państwo pytania do mnie, czy ewentualnie tutaj do Państwa? No głosujemy ten wniosek, czy nie? Czekam, czy wyjdzie. No to jeszcze... Dyskutować do wieczora. Tak jak Pan, to jak Pan sobie... Mam odczytać jeszcze raz? Tak, nie wiem, że... Może bez tego pisania, bo to... A to nie piszecie Państwo protokołu? Protokół ja piszę, napisać. No ale to jest wniosek do protokołu. Tak? To Pan przeczyta i złoży Pan go do protokołu już. Niech nie rozczyta. Bo mnie nie rozczyta. No jak nie przeczyta. Mieszkańcy wsi Cichawy, mieszkańcy większości wsi Cichawy nie wyrażamy zgody na produkcję masy bitumicznej. Ogólnie popieramy te inicjatywy, tak? Polegającej na niewyrażaniu zgody przez firmę bliźniaczek w tej wsi. Grozi to zatruciem naszego zdrowia środowiska i ochronie czystego środowiska, wydzielając nieprzyjemne zapachy. Trujące zapachy. Trujące do ziemi. Teraz się zastanawiamy, czy nie czas niech pani wyjdzie na rynku. Tak, tak. Odbiera. Tak jak na działki, jak to blisko pracować. Czyli jak rękę podnosi. Wniosek został poddany pod głosowanie i napiszcie Państwo na protokole. Ale protokół dotyczy mieszkańców wsi Cichawy. Tak. Tak, tylko i wyłącznie. Mieszkańców czy posiadających mieszkanie? Mieszkańców. Bo ja dbam ziemię, jeszcze nie mieszkam, już mam ziemię.
To ciebie nie dotyczy, nie? To ciebie nie dotyczy. A powinno dotyczyć, bo nie chcę mieć zatrutej ziemi. Dobrze. Nieprawda. Dobrze, to jest dobrze. Głosujemy. Chwileczkę. Nie tylko mieszkanie, ale tak samo. Ja też chcę zgłosić wniosek, taki sam, tylko tych, co się zgadzają. No to będzie przy głosowaniu. Będą ci, którzy będą przeciwni, ci, co będą za i ten, kto się wstrzymał. I będzie w protokole... temu wniosku, ale nie przeciwnym, ale przeciwnym budowie. Ale to pani nie zatruje już głosu ci nie, bo pani już nie należy. Będzie taka, wie pan, taka zasłona będzie. Jeżeli już będzie ciekawa. Na granicy musi postawić to zasłonę. Od Mławy do Warszawy. Mieszkańcy też proszą o konsultacje pobliskich miejscowości. Konsultacje, tak. Gąsocina nie zatruje. To pani mówi? Proszę pana, w protokole proszę umieścić, bo z uwagi na to, że są goście na zebraniu, tak? No, nie zaproszeni, ale przyszli. I to są z pobliskich obszarowo miejscowości. Więc proszę napisać, że my zgłaszaliśmy, żeby, czy mieszkańcy też uważają tak, drugi wniosek, ale żeby... Ale proszę pani, to zgłaszacie do wójta, nie do mnie. Nie mam takiej prawdy. Ale tu państwo też uważali od pana na ze wsi, że takie konsultacje powinny być przeprowadzone. Ale takie konsultacje to nie ja prowadzę, więc ja nie wiem. Jeszcze tego raz się pana pytam, czy pan zrobi szklaną taflę już na wiosnę? Ja tylko... Że już tam nie będzie truło? No, proszę nie panią, niech pani przestanie, bo... No. Bo. Że wszystko nie zginie. To jeszcze raz pani mówię, wytwórnie są taka sama wytwórnia, stoi w takim samym terenie jak Cichawy. I 10 razy większe od mojej. I jakoś nie, drzewa nie wyschły. Nie tak daleko. I wcale nie tak daleko. To powinny w prostej linii powinno nas zatruć. Tylko ciekawe, z czego te choroby zwierząt się biorą, ta grypa świńska. No ale jeszcze proszę, grypa świńska to jest typowe zagranie, nie dlatego, że świnie są chore. Ale za chwilę świnie są zdrowe. Przepraszam, na temat grypy świńskiej to może opowiem, bo jestem lekarzem weterynarii. To jest wirus, nie jest spowodowany działaniem na pewno mas bitumicznych. Wirus po prostu dociera, bierze się, jest rezerwuar tego zarazka w całej Europie i Azji i zawsze był, jest i będzie. Tylko problemem jest to, że on się mutuje i momentami staje się niebezpieczny dla ludzi. I tu jest cały problem, bo ludzie też chorują na akurat wirusa grypy. To tyle. Cholera przenoszona drogą płciową. Dobrze, proszę państwa, kto jest za wnioskiem pana Edwarda Drozdowskiego? To jest przeciw. Sekundę, trzeba policzyć. Ale ja nie mogę głosować. Nie, głosocina nie. Ale to ci co? Ja mogę obydwie ręce podnieść jak trzeba. Ale pan jest za, proszę bardzo, sąsiad jest za, żeby budować. Spokojnie. I z tyłu 24. A tam na kontakt stoją jeszcze. Kto jest przeciw temu wnioskowi? Kto jest przeciwny? 5, 6. Głosujemy drugi wniosek, który ja postawiłem, to jest za. Za czym? Ale za. Za wniosek, który ja postawiłem. Ale za masami bitumicznymi. Ale zanim pani spyta, proszę przeczytać wniosek. Przeczytaj wniosek.
Mieszkańcy wsi wyrażamy zgodę na produkcję, wytwórnię produkcji mazbitu myślnych przez firmę bliźniaczych w tej wsi. A gdzie taki absurd jest, żeby dwa wnioski były przeciwne, bo są ludzie? Spokojnie, spokojnie. Cóż to jest za